Wiadomości z regionu, dzień dobry. W ciągu minionego weekendu doszło do 7 wypadków drogowych, gdzie 7 osób zostało rannych. Policjanci wyjeżdżali 52 razy do skutków kolizji drogowych oraz zatrzymali 13 nietrzeźwych kierujących. Podinspektor Dominik Łączyk został nowym szefem Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Wcześniej pracował w Piekarach Śląskich. Nowy komendant 14 października został uroczyście wprowadzony przez wicekomendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Na uroczystości byli przedstawiciele władz Myszkowa i powiatu myszkowskiego, tamtejszego sądu i prokuratury. Ponad 1,5 miliona złotych może kosztować porażka częstochowskiej prokuratury, która uznała, że wykryła międzynarodową aferę w handlu tkaninami, ale nie potrafiła zebrać dowodów udowadniających winę oskarżonych. Uniewinnieni przez sąd żądają teraz odszkodowania. Prokuratura na razie nie chce komentować sprawy i zamierza odnieść się do niej, gdy przeanalizuje, dlaczego i w jakim zakresie Sąd Najwyższy odrzucił ich dowody w procesie. Prezydent miasta Częstochowy oraz przychodnia Południe zapraszają do udziału w programie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowanym do mieszkańców Częstochowy. Szczepienia bezpłatne obejmują osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz dzieci chore na schorzenia przewlekłe lub nowotworowe. Realizowane są na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznych. Częstochowskie Starostwo Powiatowe, które administruje zabytkowym Pałacem Raczyńskim w Złotym Potoku, chce od wojewody śląskiego jeszcze w tym roku 87 tysięcy złotych na utrzymanie zespołu pałacowo-parkingowego. Pałac od 5 lat opuszczony szybko niszczeje. Tymczasem na opłacenie samego stróża potrzeba ponad 19 tysięcy złotych rocznie. Sypią się mury, odpadają rynny. Mur parkowy jest bliski zawalenia. Na jego remont potrzeba 30 tysięcy złotych. W najbliższych dniach Częstochowskie Starostwo Powiatowe dostanie fundusze na niezbędne wydatki na utrzymanie pałacu w Złotym Potoku, ale tylko 15 tysięcy złotych, ale to i tak za mało. Dla bezpieczeństwa wprowadzono tam zakaz wjazdu. Niejasna kwestia własności zabytku fatalnie wpływa na jego stan. O szczegółach poinformowała nas Małgorzata Kuk, naczelnik Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku ciągle jest w zasobie nieruchomości państwa, którym gospodaruje starosta. Ciągle starosta odpowiada za stan tego obiektu, za jego bezpieczeństwo, za jego utrzymanie. Roczny koszt utrzymania tego obiektu to jest 60-70 tysięcy. I oczekujemy od wojewody przyznanie stosownych środków na zajmowanie się tym obiektem. Środki przekazywane przez wojewodę są niewystarczające, są za małe w stosunku do potrzeb. Otrzymujemy je po wielokrotnych, uporczywych prośbach, pismach, staraniach. I chcielibyśmy, żeby w roku następnym, w roku 2012, takie pieniądze już dostać na początku roku, żeby móc je prawidłowo wydatkować, prawidłowo zaplanować, a nie ciągle tylko starać się przypominać, szukać jakiejś nowej argumentacji, jakiegoś nowego uzasadnienia. W co w te koszty się wlicza? W te koszty, te 60-70 tysięcy, to jest koszt utrzymania bezpośredniego dozoru. On jest niezbędny. Niezbędna jest osoba, która na co dzień sprawdza obiekt, która otwiera okna, wietrzy, patrzy, co się dzieje w parku. Jesienią mieliśmy parę podpaleń traw. Gdyby nie obecność osoby, która to zauważyła, powiadomiła straż, no pewnie mielibyśmy już dawno pożar całego obiektu, więc ten dozór bezpośredni jest potrzebny. Oprócz tego obiekt jest monitorowany i to też kosztuje, prawda? Taką stację monitorującą i grupę, która interwencyjna, która w razie zagrożenia przyjeżdża, no trzeba mieć, trzeba utrzymywać. To są również opłaty za elektryczność. To są opłaty związane z olejem opałowym na zimę, z przeglądem całej instalacji centralnego ogrzewania. To są drobne naprawy, które wynikają z faktu, że ten obiekt jest stary i na skutek działań atmosferycznych niszczy się. To jest przeciekający dach, który trzeba na bieżąco uzupełniać. W tej kwocie są również planowane prace naprawcze, nie mówię remontowe, nie mówię o takich pracach, które poprawią w sposób znaczący stan tego obiektu, ale które zabezpieczą go przed
degradacją. Stałą naszą troską jest zły stan przepustu drogowego na rzece Wiercicy, który grozi katastrofą. Potrzebne jest 128 tysięcy na dokumentację i na naprawę tego mostu. Wielokrotnie zwracaliśmy wojewodzie uwagę na takie potrzeby, niestety bezskutecznie. Więc w piśmie, którym skierowaliśmy 7 września do wojewody, prosimy o zabezpieczenie na rok przyszły, na rok 2012, właśnie 70 tysięcy złotych, które wystarczy na bieżące utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego. W jakim stanie obecnie znajduje się zamek? Czy jest on bezpieczny zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców? To trudne pytanie. To trudne pytanie. Sam pałac jest wyłączony z użytkowania. Nie można go zwiedzać. Można chodzić po parku, można zwiedzać park, ale zalecam ostrożność, bo ponieważ drzewa i park przez szereg lat nie były pielęgnowane, mogą się zdarzać wyłamane gałęzie i mogą zdarzać się sytuacje niebezpieczne dla osób spacerujących po tym parku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę się przedstawić na koniec. Małgorzata Kuk, naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Bank Żywności w Częstochowie zorganizował happening pod hasłem Strajk Żywności. W roli głównej wystąpiły dzieci przebrane za warzywa i owoce. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem marnowania produktów spożywczych oraz niedożywienia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Sygnalizacja świetlna przy Sezamie oraz innych skrzyżowaniach wzdłuż budowanej linii tramwajowej w Częstochowie będzie musiała być zmodernizowana. Światła nie działają jeszcze tak, jak powinny, nie funkcjonują czujniki wykrywające zbliżające się auta oraz przyciski, a zielonym światłom dla pieszych nie towarzyszy sygnał dźwiękowy. Wkrótce światła zostaną dopracowane. Przy ulicy Sabinowskiej w Częstochowie powstał nowy market. To sklep sieci Wafele, która na rynku jest od 20 lat. Nowy market będzie czynny 7 dni w tygodniu. Ma około 800 metrów kwadratowych, oferuje artykuły spożywcze, chemię gospodarczą oraz kosmetyki. Obok jest parking na kilkadziesiąt samochodów. Tylko, czy uda mu się dorównać konkurencji? Mimo, że Częstochowska Aleja Wolności jest nadal zwężona, to od weekendu otwarto ją dla ruchu. Kierowcy i tak ignorowali zakaz wjazdu, więc zakaz został zdjęty. Roboty związane z budową kanału deszczowego zostały zakończone. Nie ma już ciężkiego sprzętu, więc udrożnione zostały dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę. Mimo to korki powodują nawet 20-minutowe spóźnienie autobusów. W najbliższym czasie planuje się udrożnienie trzeciego pasa ruchu, wtedy będą dwa na północ i jeden na południe. Niestety nie wiadomo, kiedy skończą się roboty i kiedy zostanie uruchomione przejście dla pieszych przy domu handlowym centrum, jak obiecywano. Plakaty nie są na straty, twierdzi częstochowskie stowarzyszenie Podaj Dalej. Chce je uprzątnąć za komitety wyborcze, do których to należy obowiązek sprzątania, sprzedać je, a pieniądze przeznaczyć na świetlicę dla dzieci. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczy się na świetlicę dla dzieci i młodzieży, którą właśnie urządzają w lokalu przekazanym przez miasto. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania jutrzejszych wiadomości. Do widzenia.